Po tym jak nagrałem mój ostatni komiksowy odcinek w 2020 roku, miałem około miesięczną przerwę od czytania komiksów. W tym czasie czytałem książki, oglądałem filmy, pisałem własne teksty, ale naprawdę komiksowym medium byłem na maksa przejedzony. I teraz zgadnijcie, który komiks sprawił, że wróciłem do czytania komiksów? Tak, to był Invincible. Ten tytuł na pierwszy rzut oka nie różni się niczym specjalnym od innych komiksów superhero. Główny bohater Mark Grayson to nastolatek mieszkający wspólnie z rodzicami, którzy skrywają pewien sekret. Ojciec Marka, Nolan Grayson, jest przybyszem z odległej planety Viltrum, który mniej więcej na kształt Supermana służy ziemianom, będąc ich obrońcą, Omnimenem. Potężne moce objawiają się również u nastoletniego Marka. Chłopak zaczyna działać jako superbohater, uczy się, że wraz z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, nawiązuje kontakty z kosmitami, walczy ze swoimi pierwszymi villainami i przyjmuje ksywę Invincible. Oklepane, no nie? No właśnie nie. Szybko okazuje się, że największym zagrożeniem dla Ziemi jest nie kto inny jak właśnie ojciec Marka, którego misją jest nie tyle pomoc naszej planecie, ile przygotowanie jej na inwazję wiltrumiańskich żołnierzy. Chcą zagarnąć dla siebie Ziemię, bo ich ojczystą planetę pogrążył wirus plagi. Walka ojca z synem, która ma miejsce relatywnie na początku tej serii, to jest dopiero zapowiedź tego, jak bardzo kolejne zeszyty wywrócą superbohaterski paradygmat do góry nogami. Bo Invincible działa na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest po prostu opowieścią superbohaterską, taką jak Spider-Man, Superman czy Iron Man, ale zrobioną dobrze. Bez ciągłego cofania się do ugruntowanego status quo, bez ciągłych zmian zespołu kreatywnego, dzięki czemu stylistycznie tytuł jest dosyć jednorodny. Bez rozwadniania głównej serii nieustannym wpychaniem bohatera do eventów, które czytelnika niewiele interesują. Invincible w pewnym sensie naprawia wszystkie błędy tych mainstreamowych komiksów superbohaterskich i pokazuje, ile energii drzemie w tej konwencji, gdyby tylko odpowiednio ją skanalizować i wykorzystać. Z drugiej strony, na poziomie meta, dopełniając tworzenia dobrej historii, Invincible prowadzi pewną polemikę z tymi wszystkimi zabiegami przemysłu komiksowego, które mają zwiększyć sprzedaż często kosztem jakości. Główny bohater Mark Grayson jest geekiem. Jego ulubioną serią komiksową jest Science Dog, którego autora Mark spotyka kilka razy na przestrzeni historii. Raz rozmawiają o tym, czy dublowanie rysunku, by stworzyć wrażenie krępującej ciszy, jest dobrą zagrywką narracyjną, czy pójściem na łatwiznę. Innym razem, czy jest sensownie podbijać stawkę przed setnym zeszytem niezależnej serii tylko po to, by jubileusz odpowiednio wybrzmiał. Dziwnym trafem wszystkie te dialogi trafiają w momentach, gdzie seria Invincible mierzy się dokładnie z takimi samymi dylematami i ja traktuję to jako pewne śródsłowie Roberta Kirkmana, jego komentarz, zawierający pewne wątpliwości i rozterki. Zanim zacząłem czytać Invincible, zastanawiałem się, jak to będzie. Czy aby seria nie straci zapału gdzieś dalej, bo całość ma przecież 144 zeszyty. Bardzo dużo jak na niezależny tytuł. Myślę, że moje obawy były jak najbardziej na miejscu, ale Invincible to taki wyjątek potwierdzający regułę. Przeczytałem już w tym momencie całość i nie mam się do czego przyczepić. Seria nieustannie trzyma wysoki poziom i nie ma tutaj praktycznie ani jednego zbędnego wątku. Wszystkie wydarzenia są odpowiednio podbudowane znacznie wcześniej, a jednocześnie Robert Kirkman ma ten niezwykły dar wplatania naprawdę cennych, sensownych żartów, takiego dobrego poczucia humoru, nawet w tych momentach w komiksie, kiedy absolutnie się tego nie spodziewamy. Ale to dobrze, bo gdybym miał analizować sukces tej serii, wskazywałbym właśnie na fantastyczny kontrast, który nie pozwala oderwać się od lektury. Bardzo dobre żarty przeplatane są momentami dramatu czy grozy. Kartunową kreską rysowane są zarówno standardowe potyczki superbohaterów, jak również rozpłatanie ciała na dwie części czy wyłupywanie oczu. To nie jest komiks dla dzieci. To jest komiks dla dorosłych, którzy nadal pamiętają, jak to było być dziećmi. To jest dla geeków,
którzy dorastając czytali komiksowe historie, uwielbiali je, ale z czasem mechaniki rynku komiksowego sprawiły, że przestali po prostu śledzić swoje ulubione serie. I Invincible ma tę moc aktywowania w ludziach tej uśpionej, superbohaterskiej czy w ogóle komiksowej zajawki. Wznowiłem czytanie po okołorocznej przerwie tam, gdzie wcześniej skończyłem, czyli od tomu siódmego. Nasz bohater musi wyruszyć na wojnę z Imperium Wiltrumiańskim, co jest jednym z najważniejszych wydarzeń w całej serii. Bez zbędnych spoilerów, wojna kończy się zawieszeniem broni, ale jednocześnie to doświadczenie zmienia Marka. Chłopak ma mnóstwo krwi na rękach i uświadamia sobie, że jego życie do tej pory było pasmem tłuczenia się z mniejszymi łotrami, zamiast działać w kierunku większego dobra. Siódmy tom odbieram właśnie jako historię o dawaniu drugich szans, o względności czynienia dobra i czym tak w ogóle jest dobro, co to w ogóle oznacza. Ósmy tom z kolei bardzo mocno rozwija postacie Monster Girl i Rexa Splowda, co będzie szalenie istotną genezą już do końca serii. Swoją drogą to też jest niesamowite, ile energii, motywacji i charakteru potrafi Kirkman włożyć w wydawałoby się tak początkowo nieistotne postaci jak ta dwójka. Widać, każdy bohater w tej serii jest na swój sposób ważny. Nawet marginalne postaci z pierwszych tomów powracają później, by prawdziwie rozkwitnąć. Dziewiąty tom z kolei zawiera w sobie setny zeszyt całej serii i jak to zazwyczaj bywa z takimi zeszytami, one muszą być przełomowe. I tutaj z jednej strony też tak jest, tu też jakby dochodzi do ogólnoświatowego kataklizmu i do zagłady, z którą główny bohater musi sobie poradzić, ale najważniejsze jest to, że powodem tej zagłady jest jeden z tych złoczyńców, któremu Invincible wcześniej dał drugą szansę. I do Marka w tym momencie brutalnie dociera, że nie każdego złoczyńcę jesteś w stanie zmienić w bohatera, zarządzając jedynie jego motywacją. Jeśli spojrzymy na pierwszych 20-30 zeszytów Invincible, poznamy bohaterów i złoczyńców, którzy zostali w tamtych zeszytach pokonani, to bądźcie pewni, że większość z nich powróci. To jest ogromny plus tej serii, że często to, co czytelnicy biorą za udany, wyodrębniony story arc, jest tak naprawdę tylko prologiem do dłuższej historii albo jej środkową częścią. Dobrym przykładem może być tutaj Angstrom Levy, który towarzyszy serii od 16 zeszytu, jest jednym z najistotniejszych złoczyńców całej tej historii i dopiero właśnie chyba w 9 tomie kończy się jego udział w tej opowieści. Zmierzam w każdym razie do tego, że gdy w innych seriach superbohaterskich niewiele się zmienia, a wszelkie różnice w tym, jak bohaterowie wyglądają teraz i jak wyglądali dawniej, biorą się bardziej z pewnego konkursu popularności i aprobaty czytelników, Invincible zmienia się nieustannie, a potyczka z każdym przeciwnikiem uczy czegoś bohatera. Robert Kirkman znajduje bardzo dobrze wyważony balans pomiędzy superbohaterską nawalanką, a tymi wszystkimi emocjonalnymi momentami, jak na przykład wtedy, gdy Mark dowiaduje się o aborcji Atom Eve, o ciąży, albo o romansie, który miał miejsce podczas jego nieobecności. A swoją drogą uwielbiam jego reakcję na każdą z tych sytuacji, bo to jest po prostu wzór nietoksycznej męskości i jedyne, co byłem w stanie powiedzieć po przeczytaniu niektórych z tych scen, to wow. Fantastyczne są wszystkie te sceny, gdzie bohaterowie w sposób nieskrępowany cieszą się swoimi mocami i dzielą się tą radością z normalnymi ludźmi. Ogromny szacunek należy się Robertowi Kirkmanowi za podejście do takich tematów jak gwałt czy identyfikacja seksualna. Wszystkie rozmowy Marka i Atom Eve po tym, jak gwałt wkradł się w ich życie, to jest szczere złoto. I bardzo dobrze te rozmowy pokazują, jak łatwo można w takiej sytuacji odwrócić rolę oprawcy i ofiary. Natomiast jako identyfikację seksualną rozumiem wszystko to, co dzieje się w trakcie romansu Monster Girl. Kirkman, snując swoją kosmiczną historię, bardzo celnie oswaja czytelników z tematem niebinarności czy multigenderyzmu, nie używając nawet tych pojęć. Świetna robota! Dziesiąty tom zbudowany jest na kapitalnym kontraście. Z jednej strony Mark i Eve stopniowo wycofują się z superbohaterszczyzny, uciekają z daleka od Ziemi i swojej odpowiedzialności za nią. Z drugiej obserwujemy Traga, wiltrumiańskiego badasa, który postawił sobie za cel odrodzenie imperium swojej rasy. Trag ściera się przez długi czas z Battle Beastem, najzagorzalszym wojownikiem, jakiego wydała Koalicja Planet. I dziesiąty tom jest ostatnim, który na ten moment ukazał się w Polsce, ale chyba na maj planowany jest 11 i bardzo możliwe, że jeszcze w tym roku dostaniemy 12, który zamyka całą serię. Ja przeczytałem serię już do końca, ostatnie dwa tomy czytając na Comixology, bo nie byłem w stanie po prostu wytrzymać tego czekania na zakończenie w tym momencie. W
finale historii w szalony sposób udaje się połączyć nierozwiązane do tej pory wątki i konflikty. Trup ściele się bardzo gęsto, do czego zresztą seria zdążyła nas na tym etapie przyzwyczaić. Czytelnicy są świadkami wojny pomiędzy Koalicją Planet a Imperium Wiltrumiańskim Traga. Później bohaterowie wojują o Ziemię i oczywiście wygrywają. To chyba nikogo nie zaskoczy. Ale w ostatnim zeszycie Kirkman przedstawia nam przyszłość bohaterów. Co dzieje się w życiu Marka Graysona, jego żony, jego dzieci? Co dzieje się na Ziemi i w całej reszcie galaktyki? W tym ostatnim, długim zeszycie bardzo mi się podobało przedstawienie przyszłości jako takiej sinusoidy. Jedną dekadę do przodu jest wspaniale, dwie dekady później jest kryzysowo i źle. Córka Marka i Eve jest grzeczną dziewczynką, aż zaczyna sprawiać problemy wychowawcze, by ostatecznie wyrosnąć na odpowiedzialną kobietę. Długotrwały pokój prowadzi do wojny, a przesyt wojenny do pokoju. Mogę śmiało powiedzieć, że Invincible sporo mnie nauczył, bo faktycznie tak było. W tych nietuzinkowych momentach pomiędzy inwazją kosmitów a nawalaniem się gdzieś na pustyni miał sporo cennych i mądrych momentów, a jego przesłanie, takie bardzo pacyfistyczne, trochę kłóci się z ilością posoki, która leje się na stronach tego komiksu i ta jest absolutnie rekordowa. Już niedługo na Amazon Prime zadebiutuje serial animowany i modlę się w duchu, żeby wypalił, żeby okazał się tak dobrą historią jak jego pierwowzór. I myślę, że historia się obroni, ale mam trochę zastrzeżenia na ten moment do samej animacji, bo ta, mówiąc bardzo oględnie, po prostu nie robi żadnego wrażenia i jest takim chyba pójściem na łatwiznę. Przynajmniej na podstawie tego, co pokazują zwiastuny. Bardzo chciałbym, żeby ta marka urosła do większych rozmiarów, by Invincible stał się rozpoznawalnym superbohaterem. Bo w swojej zamkniętej formie ta historia ma szansę obronić się dużo lepiej niż zdecydowana większość mainstreamowych, tych rozpoznawalnych komiksów. Nagrałem ten film, by po raz kolejny poprosić Was o to, byście dali szansę temu tytułowi. Jeśli jeszcze nie czytaliście ani jednego tomu, spróbujcie pierwszego. Jeśli Wam się spodoba, gwarantuję, że możecie w kolejne wchodzić jak w dym, bo poziom nie będzie spadał wcale, a momentami nawet znacząco wzrośnie. To jest po prostu najlepsze, na co w tym momencie stać superbohaterską konwencję, nie wchodząc w dekonstrukcję, pastisz czy parodię. To jest superbohaterski finest. Nie dajcie się namawiać w nieskończoność. Przeczytajcie. A za ten odcinek, podobnie jak za wszystkie inne, nie zapłacił mi nikt. Nagrałem go, bo sam bardzo lubię Invincible. I to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Spoiler Included. Cześć!